Serdecznie zapraszam do odcinka szóstego playlisty Mroczna historia, pod tytułem Gnostycy, część trzecia. W poprzednim odcinku piątym Gnostycy, część druga przedstawiłem krótką charakterystykę sekt gnostyckich karpokratian, antytaktów i walentynian. W tym odcinku opowiem o sekcie pochodzącej z Persji. Omawiane wcześniej sekty gnostyckie działały w mniej lub bardziej wywrotowych celach, pod przykrywką ezoterycznych doktryn. Podobne tendencje miała sekta manichejczyków z Persji, którzy przybyli 100 lat później. Kubrykus, założyciel manicheizmu, urodził się w Babilonii około 2016 roku naszej ery. Mówi się, że jeszcze jako dziecko został kupiony jako niewolnik przez bogatą wdowę z Sktezyfonu, która go wyzwoliła, a po śmierci pozostawiła mu wielki majątek. Łącząc doktryny zawarte w książkach z ideami zapożyczonymi z zoroastranizmu, gnostytyzmu i chrześcijaństwa, a także swoimi pewnymi dodatkami, Kubrikus opracował swój własny system filozoficzny, którego zaczął nauczać. Kubrikus zmienił nazwisko na Manes i ogłosił się parakletem obiecanym przez Jezusa Chrystusa. Wyznawcy Manesa dzielili się na dwie klasy: zewnętrzny krąg słuchaczy, bojowników oraz wewnętrzny krąg nauczycieli czy ascetów, określanych jako wybrańcy. Manichejczycy, podobnie jak późniejsi masoni, posługiwali się tajnymi znakami, chwytami i hasłami. Według legendy, Manes podjął się uzdrowienia syna króla Persji, który zachorował. Ponieważ książę zmarł, Manes został żywcem obdarty ze skóry i jego zwłoki powieszono na bramie miejskiej. Od tego momentu, co roku Wielki Piątek, Manichejczycy przeprowadzali żałobną ceremonię wokół katafalku Manesa nazywaną Bema. Podstawową doktryną manicheizmu jest dualizm, to znaczy istnienie dwóch przeciwstawnych zasad – światło i ciemność, dobro i zło. Zasady te nie opierają się jednak na chrześcijańskiej koncepcji tej idei, ale na zoroastryjskiej koncepcji Ormuza i Achrimana. A więc wypaczonej i zmieszanej z kabalistycznymi przesądami. Zgodnie z doktryną Manesa, wszelka materia jest absolutna. Zasada zła jest wieczna, a sama ludzkość jest pochodzenia szatańskiego. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, są przedstawieni jako potomkowie diabłów. Prawie taką samą myśl można znaleźć w rzymskiej kabale gdzie jest powiedziane, że Adam zamieszkiwał z żeńskimi diabłami, podczas gdy Ewa pocieszała się z męskimi diabłami i w taki sposób narodziły się rasy demonów. Ewa jest także oskarżana o współżycie z wężem. W liczącej 2000 lat przepowiedni Jałkut Simoni powiedziane jest, że w ciągu 130 lat, gdy Adam żył z dala od Ewy, spłodził generację diabłów, duchów i chogoblinów. Manicheizm wprowadzał moralny nakaz wyzwalania się od zła przez ascezę, obowiązującą wszystkich wyznawców, oraz celibat i ubóstwo obowiązujące wybranych. Według manicheizmu istnienie wszechświata ma się zakończyć kataklizmem, w którym potężny ogień dokona powszechnego oczyszczenia. W ten sposób demonologia manichejska utorowała drogę mocą ciemności, praktykowanym przez Euchitów pod koniec IV wieku i później przez Paulicjanów, Bogomilów i Lucyferian. Podsumowując, zarówno w gnostycyzmie, jak i w manicheizmie znajdujemy dowody na pierwsze próby wypaczania chrześcijaństwa. Wszystkie doktryny sekt gnostycyzmu i manicheizmu zostały przez Kościół potępione i traktowane były jako herezje. Na tym zakończę odcinek szósty, w którym przedstawiłem krótką charakterystykę sekty manichejczyków z Persji. Serdecznie zapraszam do odcinka siódmego pod tytułem Potomkowie proroka część pierwsza.